Witamy w podcaście Chrześcijańskie QA. Rozmawiamy tutaj na tematy wiary, zbawienia Kościoła i chrześcijaństwa. Z tej strony Damian. I Kamil. Na początku zachęcamy do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, jeżeli Wam się spodoba. I przechodzimy do dzisiejszego tematu. I komentarz, którym dzisiaj się zajmiemy, brzmi następująco. Co z naszymi kochanymi bliskimi, którzy zmarli, ale za życia wierzyli tak jak nauczał Kościół Katolicki. Modlili się do obrazów i figur, i to, co powiedział ksiądz, było najważniejsze. Czy oni mogą zostać zbawieni? No tak, na początku byśmy chcieli zacząć od tego, że my ludzi nie zbawiamy, ani my nie wiem kto jest, jest zbawiony, ani kto nie jest zbawiony. Czy znaczy, wiemy w ten sposób, jak mówi Biblia, że ci, co się narodzili z Ducha Bożego i ci, co są dziećmi, wierzą w Jezusa Chrystusa, tak, są zbawieni. Natomiast jeżeli chodzi o bałwochwalstwo, to jest wyraźnie w Słowie Bożym. Potępione i Bogu się nie podoba bałwochwalstwo. To po pierwsze. Po drugie, mi się wydaje, że no, co z naszymi bliskimi? No, to samo co z, nie z naszymi bliskimi, którzy są bałwochwalcami. To jest jakiś tam owoc ich po prostu duchowości. Natomiast jedna ważna rzecz, że z własnego doświadczenia i z obserwacji widzimy, że no, ludzie, którzy się nawrócili naprawdę których Duch Święty powołał to nie słuchają księdza tylko kochają słowo Boże i przyklejają się do słowa Bożego i to jest ich autorytet jedyny wtedy nie spotkałem się nigdy z wierzącym który by przeczytał w słowie Bożym że bałwochwalstwo jest potępione ale później miał odwagę klęknąć przed jakimś obrazem i się do niego modlić przynajmniej no, dla mnie się wydaje straszne i nie do rzeczy. Ale tak jak mówię, my się tu nie zajmujemy, kto jest potępiony, kto nie, natomiast owoc taki nawrócenia jest, że ludzie kochają Boga i kochają Jego słowo i idą za tym. Dokładnie, i warto tutaj, jakby ten temat, może nawet tych bliskich, którzy już marli, zostawić, bo, bo to już nas nie dotyczy. Kto miał być zbawiony, to jest, kto miał nie być zbawiony, to nie trafił jest. do piekła i tu jest sprawa już pozamiatana każdy miał swoją szansę za życia i, i tyle ale mamy dookoła jeszcze bardzo wielu bliskich i niebliskich i ludzi, których nie znamy i tych, których znamy, którzy jeszcze żyją i którzy mają szansę aby do Boga przyjść i myślę, że jak mamy wybierać naszych bliskich, którzy już umarli i naszych bliskich, którzy jeszcze żyją to powinniśmy się zajmować właśnie tymi drugimi, którzy żyją i im głosić Ewangelię, i oni mają jeszcze szansę na zbawienie. I na koniec jeszcze jeden taki wątek chciałem poruszyć: że jest bardzo dużo osób, którzy są jakoś związani, blokują się właśnie przez to, co będzie z ich bliskimi po śmierci. To znaczy, spotkałem się już z takimi opiniami, że. Raczej nie, nie pójdę za tym, co Biblia pisze, jako już zostanę przy moim kościele katolickim, bo moja mama, moja babcia, mój mąż, oni wszyscy wierzyli i ja chcę iść tak samo jak oni, niezależnie czy to, co w Biblii pisze, jest prawdą czy nie. A to jest bardzo zła droga i nie powinniśmy w ogóle patrzeć na to w ten sposób, bo właśnie to dla ciebie, słuchaczu. Może jest ten moment, kiedy masz podjąć właśnie tą decyzję pójścia za Chrystusem mimo swojej rodziny, mimo swojej tradycji, mimo przyzwyczajeń tego, co byłeś, byłeś, byłaś uczony przez całe swoje życie, przez prawdopodobnie rzymskich katolików, przez księży, a co jest niezgodne z Pismem Świętym. Więc możliwe, że teraz jest ten dzień, kiedy możesz odpowiedzieć na głos Boga i do Niego przyjść. I jeszcze w tym kontekście chciałem przeczytać pierwszą Księgę Królewską, 19 rozdział 14 wersetu, a on odpowiedział: Byłem bardzo groliwy względem Pana, Boga Zastępów. Synowie Izraela bowiem porzucili Twoje przymierze, zburzyli Twoje ołtarze i pomordowali mieczem Twoich proroków. Ja sam tylko pozostałem i szukają mojej duszy, aby mi ją odebrać. Ale Pan powiedział do Niego: Idź, wróć tą samą drogą na pustynię Damaszku, kiedy tam przybędziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Syrią. A Jehu, syn Nimsziego, namaścisz na króla nad Izraelem, Elizeusza zaś syna Szafata, Zabel Mechola, namaścisz na proroka po tobie. I stanie się tak, że ktokolwiek uniknie miecza Hazaela, tego zabije Jehu, a ktokolwiek uniknie miecza Jehu, tego zabije Elizeusz. Jednak zachowałem sobie w Izraelu siedem tysięcy, których kolana nie zginały się przed Baalem i których usta nie całowały go popatrzmy, <annecraftowywanie> hmm. że <wy> Bóg zawsze zachowuje właśnie, jak ktoś się nawraca, to Bóg go zachowuje od właśnie od od czczenia bałwanów i od uginania swoich kolan przed innymi bogami niż on. I wiemy, że Kościół Rzymski oczywiście ci powie, że oni nie uginają przed tymi obrazami, że to nie do obrazów, że ble, 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 tak? Ale tak naprawdę, jak się to widzi, jak się widzi te wszystkie, to całe poddaństwo tej Matce Bożej, chociażby w Częstochowie, jak się jakim kultem otacza się ten obraz tak? Jak się tańczy z tym obrazem, jak się nosi te obrazy po domu, no to nie zostawia w ogóle żadnych wątpliwości. Mogą sobie pisać, co chcą, mogą sobie gadać, co chcą, ale czyny ich pokazują i ogłacają te całe same, te same paplanie. Bo tak naprawdę to jest czczenie właśnie tych posągów i czczenie tych obrazów, które płaczą gdzieś tam krwią, płaczą tym. Są jakieś. No to jest nic innego niż, niż bratanie się z demonami. Prawdziwy chrześcijanin nie chce mieć z takim rzeczem nic wspólnego i na pewno go Bóg zachował od tego. Dziękujemy za ten dzisiejszy odcinek, za dzisiejsze spotkanie. Podcast można słuchać na YouTube, na naszym kanale Żyjesz tylko raz można tam też zadawać pytania w komentarzach staramy się na wszystkie odpowiadać e, oczywiście można nas też słuchać jako podcastów w aplikacjach do podcastów na przykład na Spotify, na Spreakerze na iPhone'owej aplikacji podcasty czy na Google Podcast jest tego bardzo dużo, można sobie potestować zachęcamy, jeżeli się to nagranie Wam podobało przydało, udostępnijcie, wyślijcie jakimś znajomym zostawcie łapkę w górę i za wszystko dziękujemy Przepraszamy na kolejny odcinek już w następny czwartek o godzinie 18. Do usłyszenia. Do usłyszenia.